Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Palionowa, ja oczywiście X3.0. Słuchajcie, na dzisiejszym odcinku u Pawła straciłem trochę itemów. Straciłem wszystko, co miałem w pierwszym pasku na tamtym odcinku u niego, więc został się tylko, prawda, w sumie aparat i w sumie ten zmieniator X3.0. Ale na przykład kilo musiałem zrobić sobie nowy, straciłem wszystkie narzędzia, więc naprawdę mega, mega fajnie. Fajnie, że straciłem tak, ponieważ tam się przemieniliśmy w jakieś dziwne stwory i po prostu wszystko mi się usunęło. Jak chcecie zobaczyć, co się wydarzyło, no to wbijcie sobie do Pawła. A ja w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, wpadłem na genialny pomysł. Co byśmy mogli zrobić, żeby tutaj móc jakoś, że tak powiem, zagrozić mutantowi X. I uznałem, że tak, mamy już mutanty, z którymi jesteśmy w stanie z nim walczyć, ale przydałoby się również jakoś złapać go, może nie w pułapkę, nie chcę robić pułapki. Chcę zrobić miejsce, w którym będziemy mogli go zamknąć, gdy już go złapiemy. Ja nie chcę bazować na tym, żeby on jak głupek wszedł w tą pułapkę, ponieważ raczej tak się nie wydarzy. Ja chcę po prostu, żebyśmy zrobili miejsce takie, w którym będziemy w stanie go zamknąć, w sensie ich, bo jakby Tera-Hater, czyli Mutant X, że będziemy mogli ich, czy tam tego Mutanta X zamknąć i po prostu, no nie wiem, może będą jakieś plany z nim związane, może będziemy chcieli ich odczarować jakoś z tego bycia mutantem. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe do zrobienia. W każdym razie w dzisiejszym odcinku pomoże mi Dave, a tutaj, jak już mogliście zauważyć, mam przygotowane itemy, którymi będziemy dzisiaj operować i sprawdzimy, czy uda się go zamknąć w obsydianie, płaczącym obsydianie, w magma bloku i w tym szkle, w którym zamykaliśmy wcześniej X-y. Zobaczymy, czy to w ogóle jest jakoś w stanie powstrzymać mutantów. I jak wiecie, my możemy się zmieniać w mutanty dzięki zmieniatorom, więc dzisiaj poproszę Dave'a, aby on, prawda, zamienił się w tego mutanta i będziemy testować na nim, czy on jest w stanie rozwalić te bloki. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i najlepiej, jakby się okazało, że żadnych z tych bloków nie jest w stanie rozwalić, aczkolwiek spodziewam się, że pewnie będzie umiał rozwalić wszystkie. No, to się wszystko oczywiście okaże. Dobra, zanim przejdziemy do Dave'a, zanim tam do niego dotrę, to jeszcze, widzowie, serdecznie was zapraszam na mój kanał Szczypsą Plus, ponieważ tam odcinki są z serwera Kidowice, wioski Kidowice. Taka wioska jak Palionowo, prawda, na której sobie gramy z naszym rodzeństwem, więc wbijajcie tam, ponieważ zabawa jest przednia, aczkolwiek teraz zaczynają się dziwne czasy, ponieważ pojawił się tam jakiś dziwny magik. Musicie zobaczyć, co tam się wydarzyło, ponieważ naprawdę emocje sięgają... To się jakoś mówi? Nieważne, w każdym razie sięgają z zenitu chyba, tak się mówi. Dobra, nieważne. W każdym razie wbijcie tam, no i również na serwer kidowice.pl, to jest serwer dla was, na którym możecie wygrać. To jest serwer mój i Dave'a, kidowice.pl, tam możecie grać, tam są, prawda, fajne tryby, a za niedługo nowy tryb. Dobra, lecę do Dave'a, nie przechodzę przez ten most, bo tu widzę, że te X-y są pobugowane na tym moście strasznie. I to jest, że tak powiem, znaczy nic by mi nie zrobiły pewnie, bo ja to jestem tak silny przez tą ilość serc, że pewnie to nie... O, jakie tu jest wejście, dalej takie duże. Halo, halo! Co ty tak nucisz? A, Jezus! No mówię, halo. Się straszył. Nie. Dobra, zgadnij, jaka to melodia. Zgadnij, jaka to melodia. Co? Dobra, podoba mi się ta zabawa, czekaj. Kurczę, co to może być za... A, coś tam, ma paket, jak to się nazywało, ale nie pamiętam tytułu. Jaki był tytuł? Pirschow, coś takiego. Dobra, no nie wiem, nie pamiętam. Makele Mole to śpiewa chyba. Aha, okej, no to zgadłem, no to w takim razie ja mam dla ciebie też zagadkę. Dawaj. Ale ty jesteś, Boże. Taki ogórk to napisał. Że nie mam nic lepszego do wymyślenia, nie? Nie, bo po prostu mi się skojarzyło z tym twoim. Na początku pomyślałem, że to o zielone dwa. Dobra, nie. Nieważne. Słuchaj, dobra, przychodzę do ciebie, ponieważ mam dzisiaj genialny pomysł. Jako, że mamy te nasze zmieniatory, dzięki którym jesteśmy w stanie zmieniać w te wielkie mutanty, wpadę na pomysł, że moglibyśmy dzisiaj sprawdzić, czy jesteśmy w stanie takiego mutanta zamknąć w jakiejś klatce. Czy jest jakaś klatka, która po prostu zamknęłaby jego potęgę. Dlatego będę potrzebować ciebie dzisiaj, byś po prostu jako mutant przetestował moje propozycje. A moje propozycje to obsydian, płaczący obsydian, magma block i tinted glass. Nie! Nie! Nienawidzę być mutantem! Ale ty masz nawet serce w połowie mutantowe. Nie mutantowe, tylko X-owe. Nie mutantowe, tylko X-owe. No to mam nowe itemy. X-owe. Dobra. Masz nowe itemy? Ty też straciłeś itemy? Tak, tak. Ja ale zyskałem tylko się kilof już. Nowy. A to nie, to ja tylko kilof zyskałem. Ja kilka zyskałem, mam ciekawe nazwy nawet. O kurde, czekaj, bo tu... Ty, a podziel się nazwami. Mogę ci jedną zdradzić. Jedną zdać. To z kilo chcesz, miecz czy chcę łopatę? Łopatę chcę. Proszę. Dobra. Uwaga. Paweł Kowal.
To jest imię i nazwisko mojego nauczyciela z informatyki i z meritum, którego serdecznie pozdrawiam akurat. Był całkiem spoko. No proszę pana, jak panu idzie wygrywanie w World of Tanks? Grały na w World of Tanks? Albo w Sapera, taki... mówi, że jest mistrzem i przegrywał. Aha, okej, okay, no dobra, no to faktycznie mistrzem był. Dobra, słuchaj, musimy to przetestować. Ja proponuję, żebyśmy to przetestowali w tym laboratorium, mówię, na górze, tylko zanim my tam dotrzemy. Ja nie mam elytry, bo tak się składa, ja mam. Że... Tak się składa, że miałem elytrę na pierwszym slocie, nie wiem dlaczego. Nigdy jej tam nie mam, a akurat wtedy miałem i straciłem wszystko razem z elytrą. Więc muszę iść tam z buta. Ale spokojnie, ale zaraz tam potrę. No nie boty, bo po prostu nikt mnie nie poinformował, że stracę itemy. Ale ja też nie wiedziałem, a elytrę miałem na plegorach. No, na plecu. Widzisz, kurczę, zazdroszczę ci tej decyzji, ja niestety nie wpadłem na to. Inteligencji, a nie decyzji. Tak se to nazywaj. Tej świadomości własnych bytów. Po prostu bytów. Czysty fart. Tak, fart. To ja na tym myślałem właśnie dzisiaj rano, mówię sobie, ha, dam sobie litrę na plecy, bo coś się może z nią stać. No i widzisz, moja inteligencja mnie nie zawiodła. Mega mod plan. Dobra, słuchaj. Zamieniaj się w tego mutanta, bo muszę twoją wielkość, tak powiem, pokombinować z tą twoją wielkość. Uwaga, pyk, zegarek, tu. Pokaż się. Jaki wielki. No niesamowite. Ej, ale powiem ci szczerze, że ty naprawdę, że tak powiem, niesamowite mięśnie masz. Trochę długie masz przedramię. Chcesz dostać? Nie, uderz mnie. A wydaj się. Chcesz dostać? No dobra. Daj, wal mi bomb. O kurde, ile ty mi zadajesz serc? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem serc mi zabrałeś. Dobra, mocno. Dobra, słuchaj, buduję tutaj klatkę dla ciebie. Będziemy tutaj jest pierwsze miejsce testowania. I uwaga, ty jesteś 3x3, to chyba tyle wystarczy, jak tak zrobię. Wchodź do środka. I co ja mam zrobić? Twoim zadaniem jest od środka postarać się to jakoś rozwalić. Jeżeli ci się uda to rozwalić, no to kurde, znaczy, że to jest średnie zabezpieczenie. A jeżeli ci się nie uda rozwalić, to znaczy, że jest dobre zabezpieczenie. Znaczy, to mi się na pewno uda rozwalić. To co się okaże. Wiesz, na X-y to działało, zobaczymy jak to zadziała na ciebie. Uwaga, tu. Już raz. Dobra, no. Dobra, uwaga, zamknięty jesteś i teraz tak. Czy uda ci się to rozwalić? Proszę bardzo, rozwalaj to. Jesteś tak wielki, a przez tą dziurkę tak się przecisnąłeś, jak dziurka od klucza po prostu. Dobra, to szkło nie działa. No niestety, no. Lecimy z następnym. Magma, sprawdzamy ale magma. Ale bo to nie masz tego brazylijskiego, tylko jakieś tinted glass, to jest gorsze. No tak, aha, bo ty tam zamawiałeś jakieś, no dobra, no to słuchaj, tak. Teraz uwaga, teraz będzie tak, zobaczymy, czy to tutaj jakoś da radę, czy tutaj jesteś w stanie jakoś... Z tego co wiem, magma zadaje jakieś tutaj, prawda, obrażenia, zobaczymy, czy będziesz zadawać obrażenia. Nie. Nie zadaje ci obrażeń? Aha, no to fajnie. No to już chyba... O, mi zadaje, bo nie jestem zamieniony. Dobra. Mi nie zadaje! A, skończyły jestem. Mi się bloki, no to fajnie. Dobra, no i co mam zrobić? No i nie wiem. No teraz... No bo ja jestem w stanie też to rozwalić. Sprawdź. Aha. Dobra, kolejny... Tylko nie wypada, tak no. Kolejny blok, który, że tak powiem, no nie zadziałał. Dobra, sprawdźmy obsydian w takim razie. Czekaj, muszę teraz to zrobić... Muszę to ale obsydian to by tak musiał kill-offem, nie? No zobaczymy, ale no to zobaczymy, czy mutant jest w stanie to zniszczyć. Tak, zamknę się w tym. No ale jak mutant będzie miał kill off w łapie, no to na pewno. Ale kaj tam mutant będzie miał kill off w łapie, on chyba nie ma takich rzeczy. Przecież tata hejtera, on nigdy nie był w stanie zrobić sobie tego kill offa, bo on przecież... tego... Jak to się nazywa? Kurczę, nie umiem znaleźć słowa. Ja nie wiem o co ci chodzi. No bo on, bo miał game moda, czyli to nigdy nie potrzebował kill offa. On nawet nie wie, jak się pewnie go craftuje. Dobra. Czekaj, bo tu... No, nie zniszczę tego łapą, no. Nie zniszczysz tego łapą? No to już jest jakiś, plus, nie? No, nie ma szans. No, muszę tak? Mieć kill off. Jak wezmę kill off do łapy, to zniszczę. No to sprawdź. No, czekaj. Kurczę, no mutant nie będzie miał tego kill offa, widzę, no rozwaliłeś. Nie ma. To nie jest dobre zabezpieczenie. Tak naprawdę, szczerze nie wiem, czy jest w ogóle jakiekolwiek dobre zabezpieczenie na tego mutanta. Znaczy, no jeżeli stawiamy w to, że nie będzie miał kill offa, no to jest git, no bo tego nie zniszczy. Dobra, nie a teraz pytanie, czekaj, musimy sprawdzić jedną rzecz. Patrz, daję tutaj to i daję to. Żebyśmy sprawdzili, która z tych opcji jest lepsza, którą się dłużej rozwala. Ja mam kill off z efficiency 5, jaki ty masz? 4. Kurczę, to tego nie sprawdzimy tutaj za bardzo. Ale dobra, no to czekaj, no to musisz liczyć, albo ja ci będę liczyć czas. Ty będziesz rozwalać. Dobra, biorę stopper i będę klikać stopper i puszczać go będę w momencie, w którym ty po prostu będziesz kopać. Więc uwaga, mam przygotowany stopper, jesteś gotowy? Najpierw obsydian zwykły. No, zacznij, czekaj, no to ja powiem na 3-4, dobra? 3-4. Uwaga.
Dobra, 3,88. Tyle zajęło, czyli okay, całe 4 okay sekundy. Dobra, okay, wyzeruję i teraz uwaga, kolejny blok, sprawdźmy. 3, 4, poszło. Dobra. Trochę mniej, aczkolwiek to jest taka granica błędu niewielka, tak naprawdę. Najlepiej by było to sprawdzić, jakby równocześnie dwie osoby kopały. Ale dobra, to sprawdźmy w takim razie tak, skoro ten się rozwaliło troszkę szybciej, to ja rozwalę obsydian zwykły, a ty rozwal obsydian płaczący i zobaczymy, czy efficiency 5 sprawi na tyle, że no raczej na pewno. Dobra. Ale dobra, sprawdźmy. Jesteś gotowy? 3, 4, poszło. Okej, okay, trochę później to mnie zrobiłeś, czyli możemy założyć, że w sumie bardzo podobnie są te... A dobra, a teraz jeszcze raz, na odwrót. Ja płaczący, a ty tamten. 3, 4. Szybciej, że zaczął kopać też. Aha. Ale podobnie. Ale nie, no tak, ale wychodzi na to samo w sumie chyba. Wychodzi na to samo, czyli obsydian płaczący, a zwykły obsydian totalnie niczym się nie różni. No dobra, czyli krótko mówiąc, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę... Znaczy musimy stawiać na to, że jeżeli zbudujemy taką klatkę na niego, to on nie może. Nie może mieć kill-offa, ale założę się, że on nie ma, na pewno nie. Ja go widziałem tylko jak on biegał z rakietą, jak on strzelał kurczę z łapy rakietami, a tak no, to nic innego się nie działo, więc wydaje mi się, że on tego nie ma, więc słuchajcie widzowie, będziemy musieli go zamknąć w wielkiej kuli z obsydianu. Jeżeli nam się to uda i nie będzie miał kill-offa, będziemy mieli kontrolę nad Mutantem X.